W Sejmie trwa debata, ale też trwa finisz kampanii wyborczej w Ameryce, którą obserwuje Adam Becker. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co przyniosły ostatnie 24 godziny? Sporo się znowuż dzieje. Wczorajszy dzień Trump rozpoczął taką debatą, którą dopiero zobaczymy dzisiaj w nocy czasu polskiego, ponieważ ona była zorganizowana w Ogrodzie Różanym Białego Domu. To jest jedyna chyba taka debata, która będzie w przyjaznym dla niego środowisku, bo jest zorganizowana przez Sinclair Broadcast i prowadził ją znaczy Eric Bolling, taki bardzo życzliwy mu komentator, który kiedyś pracował w Foxie, ale się zwolnił. No i jutro debata Trump-Biden, znowuż w niekorzystnym dla niego środowisku, Belmont w Nashville. Co prawda gubernator Tennessee jest republikaninem, ale komisja organizująca debatę wprowadziła zasadę, że będzie operator guzika, który będzie na przykład Trumpa, gdyby chciał ktoś za długo mówić albo komentować w trakcie wystąpienia Bidena, wyciszyć natychmiast. Do tej pory nie było tego nigdy w historii debat prezydenckich. Czyli jutro jest ta najważniejsza debata? Tak, jutro jest ta ostatnia najważniejsza debata. O 9:00 czasu wschodniego, czyli o godzinie 3:00 w nocy, czyli pojutrze będę mógł o niej powiedzieć. Pojutrze o niej usłyszymy. Jakieś amerykańskie plotki do pana dotarły? No jest, dużo rzeczy się dzieje. Tak naprawdę na marginesie kampanii wyborczej chyba najważniejsza rzecz jest po prostu, zdarzyła się rzecz, która może mieć naprawdę wpływ na przyszłość, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych wystąpił w procesie karnym przeciwko Google'owi. Czyli jest pozew przeciwko Google'owi, szykuje się pozew przeciwko Facebookowi i Twitterowi za praktyki monopolistyczne, ograniczanie możliwości wypowiedzi, czyli no po prostu świat może się zmienić. Świat firmy Big Tech po raz pierwszy pod bardzo poważnym ostrzałem i myślę, że to będzie doprowadzone do końca. No chyba, żeby Trump przegrał, co wydaje się mało prawdopodobne. Ja może jeżeli mam chwileczkę czasu, ponieważ ktoś napisał, myślałem, że ja jestem optymistyczny jak Fox News, ale ten optymizm mój, jeżeli chodzi o wygraną Trumpa, ma jak najbardziej realne podłoże. Dlaczego? Dlatego. Ostatnie badania wykazują, że 56% obywateli amerykańskich jest zadowolonych z rządów Trumpa, czyli to jest odsetek bardzo wysoki. Nigdy wcześniej, pod koniec kadencji, żaden prezydent, łącznie z Obamą, który miał wysokie notowania po pierwszej kadencji, nie miał tak wysokich notowań wśród wyborców. Więc tak naprawdę ja nie wiem, skąd się biorą prognozy pokazujące wygraną Bidena, bo według mnie, podkreślam jeszcze raz, jeżeli się zmieni, to posypię głowę popiołem, ale według mnie nie ma takiej możliwości. Ludzie nie doceniają tego, co w Stanach Zjednoczonych jest najważniejsze tak naprawdę. Często Stany Zjednoczone oceniają z punktu widzenia Europejczyka, Polaka. Mentalność Amerykanina jest tak zdecydowanie inna. I jeszcze takie tutaj liczby, które sprawiają, że ja w ten sposób myślę. Wypisałem sobie kilka rzeczy z Twittera. Donalda Trumpa obserwuje w tej chwili 87,3 miliona ludzi. Bidena 11,3 miliona. No, to o czymś mówi. Team Trumpa dodatkowo, to jest taki zespół, który przesyła na przykład, od którego ja dostaję bez przerwy SMS-y o każdym wystąpieniu Trumpa lub działalności jego sztabu wyborczego, 2,3 miliona. Biden nie ma czegoś takiego w ogóle. Wiceprezydent Pence 10 milionów i 5,4 miliona na drugim koncie. Kamala Harris 6,76 miliona. Rzecznik prasowy Kayleigh McEnany Trumpa 6 milionów ludzi plus 1,2 miliona na koncie prywatnym. Rzecznika prasowego Bidena nie mogłem tak naprawdę znaleźć. Okazało się, że z pani Elizabeth Arden nie ma w ogóle konta na Twitterze, przynajmniej ja go nie mogłem znaleźć. Więc no to chyba o czymś mówi. No, porównanie liczb 87 milionów obserwujących konto prezydenta i 11 milionów obserwujących konto kandydata, no różnica jest po prostu kolosalna.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te statystyczne dane. Mam nadzieję, że też tweet Bidena pan obserwuje, nie tylko tweet Donalda Trumpa. Kiedy tak obserwuję, tylko że tam się niewiele dzieje. Naprawdę, Biden po wiecu w Pensylwanii, kiedy, jak zażartował Trump, było na nim 7 osób, a wczoraj pojawił się filmik na Twitterze, który pokazywał prawdopodobnie ten wiec, gdzie rzeczywiście kilka osób było, jedna osoba klaskała i ktoś to skomentował, że pewnie żona Bidena albo jego szef jego sztabu. Tam po prostu się niewiele dzieje, on się schował teraz w ogóle. Trump występuje 2 razy dziennie, Biden przygotowuje się ponoć do jutrzejszej debaty. Jak zniknął 3 dni temu, to w zasadzie nie wiadomo, co się z nim dzieje. Znaczy wiadomo, że się przygotowuje do debaty, ale nic poza tym. Żadnej działalności takiej oficjalnej, która by wskazywała, że prowadzi kampanię wyborczą. W końcówce i przez 2 tygodnie. Ta najważniejsza debata już pojutrze, znaczy właściwie jutro w nocy, jutro. Bo o godzinie 3:00. Bardzo serdecznie dziękuję za informacje z Ameryki. Adam Becker, codziennie w Kurierze w samo południe. Patrzymy na zegarek, jest godzina 12:45.